Cześć, dzień dobry wieczór wszystkim. Cześć, dzień dobry wieczór wszystkim z tej strony Szalona Fratka i dzisiaj sobie znowu zagramy w tego Wiedźmina. Już ci pomagam, Roż. Dobra. Poczekaj, Roż. Bo ja znowu jestem oczywiście przeciążona czymś. Wypierdzielaj mi z tym wszystkim. To też. Nawet nie dostali szansy, żeby zginąć w walce. Straciłeś też swój. Przedmiot fabularny. Język trolla, to mi się chyba nie przyda. To sobie wyrzucę. Żywotność plus 55, zbroja plus 5. To sobie chyba to dam, na razie. Broń miotana. No ja w sumie nie korzystam ten z metalnych broni, tylko sobie to tutaj to wymienię. Może przez przypadek użyję, zając mnie. Broń dodatkowa. Niby słabsza o jeden punkt, nie? To też jest słabsza. Nie zapomniałem. Wiecie co? Sorry, że tak teraz sprzątam na odcinku. Dobra, to zostawimy. Możesz się ruszyć? No jeszcze jesteś przeciążony, chłopie! Co ty tam masz? Aha, jeszcze. Fabularki. Zbroje. To sobie zostawimy. To sobie chyba wyrzucę. Nie chyba, tylko na pewno. To też sobie wyrzucę. Teraz mogę się ruszyć, dobra. Pieprzony harpie. Wypierdzielać, proszę. Chodź. No, weź gin. Fajnie. Zmęczenie 25%. No spoko. Możesz kolejny. Boże Chryste. Rycerze zakonni. Zakonu płonącej róży spodziewałbym się wszędzie, tylko nie tutaj. Po utracie wpływów w Temerii związali się z Radowidem. Lepiej, żebyś nie pokazywał im się na oczy. Z tymi dewotami nigdy nic nie wiadomo. Nie przejmuj się zakonnikami.
Nie tak dawno ratowałem ich tyłki. Chyba o tym nie zapomnieli. Wtedy jeszcze nie byłeś posądzony o królobójstwo. Tutaj wszystko może się wydarzyć. Przynajmniej poręczę za ciebie. Gdybyśmy się rozdzielili, spotkamy się na głównym placu. W porządku. No spoko. Pogadaj z Radowidem. Stać! Kim jesteście? Vernon Roche i Geralt z Rivii w służbie Temerii. Zabójca Foltesta w służbie Temerii? Zabójca Foltesta jest w Lochmuin. Wiedźmin pomoże mi w jego pojmaniu. Jest z wami Siegfried? A jakże, jest. No to pewnie będzie chciał ze mną się zobaczyć. A czemuż to? Bo stał się wielkim mistrzem dzięki mnie? W takim razie wchodźcie! Radowid najwyraźniej nie wierzy w pokojowe zakończenie pokojowych obrad. Jedno jest pewne, w tym mieście nie... Geralt z Rivii. Prędzej bym się ciebie spodziewał w temerskim lochu. Znam przyjemniejsze miejsca. Dlatego z Roszem poszukujemy człowieka, który trafi tam zamiast mnie. Słyszałem niejedno o dowódcy niebieskich pasów. Poznać wielkiego mistrza to dla mnie zaszczyt. Wielkim mistrzem zostałem tylko dzięki Geraltowi. Ale tylko dzięki tobie zakon ma szansę przejść niezbędne reformy. Pracujemy nad tym. Wplątałeś się w nielichą kabałę, Geralt. Wierzysz w to, co mówią? Tylko głupiec może brać cię za mordercę królów. Z drugiej strony głupców nigdy nie brakowało. Nigdy się do nich nie zaliczałeś. Co tu robisz? Powiedzmy, że jestem tu na wszelki wypadek. Słyszałem, że to pokojowe obrady. Łatwiej o pokoju rozprawiać, niż go utrzymywać. Jakie jest wasze zadanie? Radowid to młody król. Ma zadatki na wielkiego władcę. A my dopilnujemy, żeby nim został. Bezinteresownie? Ofiarował nam ziemię. Zakon nie gryzie ręki, która go karmi. Macie wkroczyć, jeżeli rozmowy będą się układały nie po myśli Redani? Wierzę, że dyplomacja zwycięży. Na takich obradach każdy ciągnie w swoją stronę. Świadomość, że za murami stoi obóz rycerzy zakonnych, uspokoi rozgorączkowane głowy. Czego możemy się spodziewać w Lochmuin? Każda delegacja obwarowała się w swojej dzielnicy, jakby się szykowała na oblężenie. Dmuchaj na zimne, gorącym się nie sparzysz. Bywaj, Siegfried. No okej. W imię Temerii. No spoko. Kłaniam się. Pamiętam cię z Wezimy. Idę do obozu Redańczyków. Jak chcesz powęszyć, to znajdziesz mnie w pobliżu siedziby Radowida. Dobrze. A ja chcę iść z nim. Co teraz? Poczekaj, Roż. Lecę z tobą. No, za mną już nie poczeka, nie? Hop. Nie wierzę, że to ty zabiłeś Foltesta. Bo nie zabiłem. Ale nagroda to nagroda. Nic osobistego. Jako zawodowiec na pewno dobrze mnie rozumiesz. Jeszcze jeden gaduła. Fajnie. Dobra, gdzie on poleciał? Matko kochana. Dalej się nie dało? Biec? Czy coś? No i harpie. Więcej was matka nie miała. Klasycznie. Więc... No fajnie, nie fajnie, nie?
Nie wiem, może w tą stronę? On poszedł. Zgaduję, że mnie zaatakują. A jednak mnie zaatakowali. Kompania do apelu. Baczność. Wiesz, co znaczy baczność, głupcze? Gotowy na pogawędkę z Radowidem? Nie ma co zwlekać. W takim razie za mną. Tak jest! Skąd jesteś? Z Birki, wodzu! Słoma ci z butów wystaje, a w Europie masz... Stać! Idziemy na spotkanie z królem Radowidem. Macie zatwierdzoną audiencję? Nie. Za to mamy dla niego bardzo ważne wieści. Nie mogę was dopuścić do króla. Ręczy za nas wielki mistrz zakonu Płonącej Róży. Ten obóz roi się od żołnierzy. Myślisz, że chcemy popełnić samobójstwo, rzucając się na Radowida? Skoro to takie ważne wieści, idźcie. Ale jedno słowo króla i obaj zawiśniecie. Bez obaw. No okej. Chodź, Rosz. Idziemy. Otwieraj. Jeżeli Radowid pokumał się z Kedwen, Temeria nie da rady takiej koalicji. Może też paktować z Nilfgaardem. Z cesarzem podzieliliby między siebie całą północ. Jeśli by zaczęli od rozbioru Kedwen, nie miałbym nic przeciwko. Zaczęliby od kraju, w którym panuje największy chaos. Dlatego lepiej, żeby do tego nie doszło. Czyli... Nie kręć się tu! A będę się kręciła i co teraz? Chciał słuchać, tak myślałem. Dobra, gdzie ten dziad jest? Pamiętam, jak pojechał do ogarniętej. To wy prosiliście o audiencję? Tak. Król was przyjmie. Geralt z Rivii. Wasza wysokość? Jak zwykle zjawiasz się tam, gdzie nikt się ciebie nie spodziewa. I w dodatku w takim towarzystwie. Nie sądziłem, że zrobię z ciebie żołnierza. Vernon Roche jest moim przyjacielem. Fakt, że nosi mundur, nie ma żadnego znaczenia. Widzieliśmy się zaledwie kilka miesięcy temu, ale od tego czasu świat bardzo się zmienił. Temeria na skraju wojny domowej, Kedwen wzięło siłą Dolinę Pontaru, a na zjeździe państw w północy pojawia się delegacja Nilfgaardu. Żeby było ciekawiej, Foltest i Demavent nie żyją. A jeszcze niedawno podpisywaliśmy traktaty. Henselta zasiekli w Vergen. Dlaczego przyprowadziłeś tu zakonnych, najjaśniejszy panie? Zakon Płonącej Róży czuwa nad pokojowym przebiegiem obrad. Nie chcemy tu drugiego Tanet. Co tu robi delegacja Nilfgaardu? Henselt ich zaprosił. Zanim zginął, Szilard Fitz Osterlen nie mógł przegapić takiej okazji. Przyjdzie na obrady i odegra swój ulubiony teatrzyk. Przybyłem po pomoc, wasza wysokość. Chwila, Wiedźminie. Gdyby nie ty, Henselt zginąłby z rąk skrytobójców. Mam rację? Zabiłem zamachowca. Przypadek, akurat byłem na miejscu. Często ci się zdarzają takie przypadki. Wiesz, jak zginął? Nie było mnie tam. Pierwsze kłamstwo dzisiaj, a czekają mnie jeszcze obrady. Jak mogę ci pomóc, skoro nie jesteś ze mną szczery? Henselt rozkazał wymordować oddział Rosha. Tym samym wydał na siebie wyrok śmierci. W zamieszaniu po bitwie o Vergen dopadliśmy go w jednym z domów. Zabiłem go, bo tak należało uczynić. Bo to było sprawiedliwe. A Detmold jest kolejny na liście. I tylko dlatego nie każę cię powiesić, Vernonie Roche.
Powiedziałeś, że potrzebujesz pomocy, Wiedźminie. Słucham. Za zabójcami, którzy uderzyli w Temerii, Edirn i Kedwen, stoi Sheila de Tankerville. Skąd wiesz? Zabiliśmy jednego z nich w Kedwen. Za pomocą magii Detmolda udało mi się wejrzeć w jego przeszłość. Widziałem, jak rozmawiał z innymi. Mówili o Sheili. Magia jednego czarodzieja wskazuje na winę drugiego. W dodatku nie byle jaka magia, ale nekromancja, której sami zakazali. To wszystko ma sens. Shilard Fitz Osterlen ostrzegał mnie przed spiskiem. Ponoć Triss Merigold wyznała mu, że czarodziejki założyły tajną lożę. Triss współpracuje z Shilardem? W pewnym sensie tak. Shilard uważa, że czarodziejki z Nilfgaardu również należały do spisku i uwięził ją. Całe szczęście, że amfiteatr objęty jest zaklęciem, które tłumi magię. Inaczej strach byłoby wejść pomiędzy tych wszystkich czarodziejów. Cóż, obrady wzywają. Wszyscy chcą być świadkiem smutnego końca Temerii. Wasza wysokość, co znaczą te słowa? Szlachta burzy się w Wyzimie. Nie mają władcy i chcą podzielić królestwo na dzielnice. Podzielić Temerię? Hańba! Cóż, nie musi tak być. Anais, córka Luizy i Foltesta, wciąż żyje. Po buncie baronowej dziewczynkę przejęli Nilfgaardczycy. Wygląda na to, że dziecko stało się przedmiotem targów między cesarstwem a Kedwen. Według doniesień moich ludzi, Anais znajduje się tu, w Lokmuin, w rękach Detmolda. Nie mogę zbrojnie zaatakować Kedweńczyków. To oznaczałoby wojnę. A my zjechaliśmy się, by zachować pokój. Ale samotny Wiedźmin i były żołnierz to co innego. Przyprowadź mi Anais, Geralt. Utrzymam zjednoczoną Temerię i ukażę tych, którzy mają na rękach krew jej króla. Po co Detmoldowi córka Foltesta? Dziewczynka jest od niego całkowicie zależna. To wzmocni jego pozycję w kapitule. Zrozumcie, ten kto ma Anais rozdaje karty. Dziewczynka jest najważniejsza, Wiedźminie. Roztoczyłbym nad nią opiekę. Dziewczynka wróciłaby ze mną do Redanii, do Tretogoru. Dorastałaby pod okiem swojej przyrodniej siostry, mojej żony Addy. W odpowiednim wieku mogłaby zasiąść na tronie i zagwarantować Temerii suwerenność. A teraz wybaczcie, muszę iść na obrady. Czas ucieka. Przyprowadźcie mi to dziecko. Wy dwaj. Ludzie bez ojczyzny, bez rozkazodawców. Renegaci, których nikt nie uwzględnił w swoich planach. Gdy to zrobicie, obiecuję, że Sheila de Tankerville odpowie za swoje czyny. Ukaże ją ogniem i stalą. Wejście w układ z Redanią to jedyna szansa na zachowanie niepodległości. Ale i ryzykowne posunięcie. Tylko Anais może ocalić Temerię. Teraz zastanawia mnie śmierć Bussiego. Chłopiec miałby większe prawa do tronu. Może dowiemy się czegoś od Anais. Najwyższy czas odwiedzić Detmolda. Cesarscy trzymają Triss. Wyciągną z niej wszystko i nie będzie im już potrzebna. Jeżeli mam wybierać między czarodziejką a Temerią, to wybacz, ale nie mam wyboru. Zresztą, to nie jest miejsce na takie rozmowy. Wyjdźmy za bramę. No okej. Okay. No spoko, to wychodzimy. Rosz! To osoba, której szukałbym usilnie, gdybym nie musiał szukać Anais Lavalette. Masz mi wiele do wyjaśnienia, Brigido. O nie! Nie wrobisz mnie w to. Zaufałam ci, a ty mnie posłałeś między żmije! Kolejna wez? Nie czas na żarty, Geralt. Uspokój się, Brigido. Miałaś strzec dzieci Foltesta. Nie sądziłem, że to niebezpieczne zadanie. Pomyliłem się, ale potrzebuję jeszcze twojej pomocy. Anais porwana. Bussi prawdopodobnie martwy. Muszę poznać szczegóły. Muszę wiedzieć, jak do tego doszło. Doskonale wiedziałeś, w co mnie pchasz. Znasz dobrze całą tę zgraję hrabiego barona. Nie tak dobrze jak ty. Kim byli ci ludzie? Nie ma tak łatwo, Rosz. Od 3 dni ukrywam się w tym mieście jak szczur. Polują na mnie. Nie pozwolę, byś mnie tu zostawił.
Co proponujesz? Wyprowadźcie mnie z miasta nad rzekę. Co ci to da? Spodziewałam się, że będę zdana na siebie. Zapewniłam sobie drogę ucieczki. Odprowadźcie mnie, a opowiem wam wszystko. Szmat drogi. Macie zdrajcę w obozie, Roche. Być może kilku. Los Benkartów Foltesta to nie przypadek. To wynik perfidnej, przemyślanej gry. Szlak by to. Geralt, ja muszę się zająć Anais. Wybadać, jak się do niej dostać. Ale Brigida może wiedzieć, co naprawdę stało się z Busim. Na razie znamy tylko niepotwierdzone plotki. Odprowadź ją. Dobrze, pomogę ci. A ja spróbuję znaleźć wejście do obozu Kedwen. Zapominasz, że ja tu przyjechałem po Triss. Cokolwiek postanowisz później, to twój wybór. Ale zdrajca w obozie temerskim zagraża nam wszystkim. Odprowadź ją, dowiedz się, ile możesz. Podziękowałabym ci, Roche, gdybyś nie był gnojem. Liczę na ciebie, Geralt. Brigida ma dotrzeć bezpiecznie do celu. Powodzenia, Roche. Którędy pójdziemy? Opuścimy Lok Muin przez obóz zakonników. Nikt nas nie ruszy. Potem zejdziemy z gór szlakiem i dotrzemy do rzeki. Tam może być różnie. Czego możemy się spodziewać? A to naprawdę ma znaczenie? Ma. Padło słowo żmije. Jakiś hrabia i barony? Kimbolt i Maravel. To potężni ludzie. Ważni w obozie temerskim. A przy tym pozbawieni skrupułów. Vernon wspomina mi o nich. Dzięki nim odbyliśmy ciekawą pogawędkę. Znasz ich dobrze? O nie. Chcesz mnie wykorzystać, a potem zostawić. Dobra, idziemy za tobą. Cały czas. Główny szlak prowadzi w prawo. No i tam właśnie mogą na mnie czekać. Roche założyłby, że obstawili obie drogi. Roche. Idziesz ze mną, a nie z Roche'em. Umówiłam się z kimś nad rzeką. Pójdziemy przez las. Jak dotąd spokojnie. Roche się pomylił. Było coś między wami, czy tylko mi się wydaje? Poprosił mnie o przysługę. Miałam zostać przy dzieciach Foltesta, pilnować ich, podróżować, jeśli będzie trzeba. Nazwał to niańczeniem, skurwysyn jeden. No i tak wylądowałam w karawanie przewożącej dzieci na obrady do Lok Muin. To się ewidentnie nie udało. Powiesz mi więcej? Później. Przejdźmy przez las. Zanim to już krótka droga nad rzekę. Powinno być spokojnie. Chodźmy. Już niedaleko. Redlen czeka na końcu tej ścieżki, nad rzeką. Redlen? Kolejny współpracownik Roche'a? Przemytnik. Gdyby to był człowiek Roche'a, szukałabym teraz innej drogi. Idź za mną. No dobra. Może coś zaraz wyskoczyć, zgaduję. Dziwka Roche'a! Zarżnąć ich! Zakończymy, biały misiu! Laska, bo zginiesz! Dobra, gdzie ona jest? Tu jesteś, dobra, chodź. Że tu przyjdziemy. Nie ma czasu do stracenia. Daleko jeszcze? Nie. Musimy trzymać się tej ścieżki. To najkrótsza droga. Pakowałaś się w poważne kłopoty. Poważniejsze niż myślisz. Temeria jest jak sterka z podosiadą. Informacje, które zdobyłam, to płonąca żarty. Resztę sobie dopowiedzę. Dobra, wypierdziel mi stąd. Laska! Gdzie ona jest? Tu jest, dobra. To jest koniec drogi.
Nie w tą stronę poszłam, fajnie. Gdzie tu... Dobra, trzeba w tamtą stronę się udać. No, zaskocz. Idziesz? Plasko? Dobra. No. Chodź. Sam gryź piach, kuźwa, dziadu jeden. Dobra, poczekamy, żeby się trochę się zregenerowała kobita. Dobra, idziemy. Gdzie jesteśmy? Już blisko, na szczęście. Chodź. To jest przemytnik, o którym ci mówiłam. To był przemytnik, o którym mi mówiłaś. Ktoś idzie. Nigdzie nie popłyniesz, suko. Zabij ją! Najgorszy to jest ten... czarodziej. No zginął. Zabij napastników. Dziękuję. Sama nie dałabym rady. Wyciągnęłaś mnie daleko poza miasto. Jesteś mi winna wyjaśnienia. Mów, kim byli ci ludzie. Przed kim się ukrywałaś? Ja nie wiem. 3 dni jak szczur, powiedziałaś. I nie wiesz przed kim? Wiem. To znaczy, mam swoje podejrzenia. Więc mów. Kto chce cię zabić? Nie wiem. Znów to samo. Nie wiem, naprawdę. Myślałam, że to zemsta za dzieci. Ale przecież on wie, że nie jestem zdrajczynią. Prawda? Oboje dobrze wiemy, że to nie Roż. Tak. Masz rację. To nie on. Opowiedz mi o żmijach. To oni rozpętali to wszystko. Współpracują ze sobą? Raczej się nie cierpią. Albo chcą, żeby tak wszyscy uważali. Znasz zamiary hrabiego Maravella? Nie. Wiem za to, że nikt nie różni się od Kimbolta bardziej niż Maravell. To znaczy? Powiedziałabym, że Maravell to owca, ale jego serce jest czarne. To błazen na wskroś złośliwy. Choć nie potrafię wskazać jego pana. Być może... nie ma żadnego. Czego okay. Chce baron Kimbolt? Silnej Temerii, silnej północy. Ma obsesję na tym punkcie. Uważa, że otaczają nas buntownicy i zdrajcy. Lavalettowie, Maravellowie. Nie jest chyba osamotniony w tym przekonaniu.
ale jest osamotniony w przekonaniu, że to on jest receptą na tę bolączkę. Baron widzi siebie na temerskim tronie. Twierdził, że osiągnie swój cel, biorąc ślub z Anais. Trochę młoda dla niego. Obrzydliwy stary satyr. Gdyby doszedł do władzy, byłby tyranem. Dosyć dobrze poznałaś hrabiego i barona. Jeszcze współpracę z Roszem. Bogate to twoje życie towarzyskie. Nie urodziłam się, by być zwykłą dwórką. Dłużyło mi się strasznie, więc znalazłam na to sposób. Zabijając nudę w ten sposób, musisz uważać, żeby nie zabito ciebie. Więcej nie wpakuję się w taką sytuację. Tego nie możesz być pewna. Współpracujesz tylko z Vernonem? Nigdy nie zdradziłam Temerii, jeżeli o to ci chodzi. Co się stało z karawaną? Co z dziećmi? Wpadliśmy w zasadzkę. Karawanę rozbito w pył. Potrzebuję szczegółów. Jechaliśmy wytyczoną trasą z małą obstawą, żeby nie zwracać uwagi. Na wszelki wypadek dzieci wieziono w oddzielnych powozach. W którym byłaś ty? Jechałam z Anais. W pewnym momencie pojawił się posłaniec z rozkazem zmiany trasy. Karawana skręciła na północ. Dla bezpieczeństwa mieliśmy nadłożyć drogi. Wkrótce potem nastąpił atak. Dalej. Siepacze zabijali wszystkich. Jeden wyszarpnął mnie z wozu, ale został trafiony strzałą. Wykorzystałam zamieszanie i ukryłam się w zaroślach. Widziałaś, co się stało z dziećmi? Woźnica Busiego został zastrzelony, a konie poniosły wóz w głąb lasu. Gdy skończyła się walka, odnaleźli Anais w powozie. Odwróciłam oczy, by nie patrzeć, ale oni ją zabrali. Wiesz, co się stało z rozkazem do dowódcy? Mam go przy sobie. Po zabraniu Anais, kurwysynom się śpieszyło. Nawet nie pomyśleli o przeszukiwaniu zabitych. Weź go. Dzięki. Poradzisz sobie z łodzią? Muszę. Do miasta nie wrócę. Jeszcze raz dziękuję, Wiedźminie. Nie odpuszczaj. Zrobisz nam wszystkim przysługę. Okej. Dobra. Świadek korony. Dobra, tu wiecie co? Już tu wam skończę, więc dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego odcinka. I boją. Chciałabym polecić wam Kinguin. Królestwo gier i oprogramowania. Wszystkie gry, wszystkie platformy. Kinguin ma coś dla każdego. Gry na PC, konsolowe hity i więcej. Nie tylko gry, oprogramowanie dla grafików, programistów i pasjonatów kreatywności. Świąteczne okazje, od Sylwestra do Bożego Narodzenia. Zniżki, promocje i idealne prezenty. Bezpieczne transakcje, klucze do gier sprawdzone. Zakupy bezpieczne. Dołącz do światowej społeczności graczy. Dziel się, uczestnicz i odkrywaj. Wejdź na Kinguin przez mój reflink. Odkryj świat gier i oprogramowania. Link do Kinguin w opisie, jak i w przypiętym komentarzu. Dzięki, że jesteś ze mną. Życzę dobrych i udanych zakupów na Kinguin.